Dzień dobry, panie prezydencie. Magdalena Rigamonti, Onet Opinie. Piątek. Pan prezydent Bronisław Komorowski jest z nami. Panie prezydencie, kto powinien być premierem? Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu pan sprzyjał w tej kampanii wyborczej, szef PSL-u, czy też Donald Tusk, szef Koalicji Obywatelskiej? A, po pierwsze sprzyjałem i Platformie Obywatelskiej. Ale bardziej PSL-owi. I sprzyjałem także trzeciej drodze, bo to jest dobry pomysł na zbudowanie nieco konserwatywnej alternatywy dla PiS-u po stronie tej demokratycznej. To po pierwsze. Po drugie, no kto powinien być premierem? Ten, który ma większość w polskim parlamencie, bo aczkolwiek można sobie wyobrazić rząd mniejszościowy, ale to jest na ogół nieszczęście taki rząd i prędzej czy później się wywróci ze względu na brak właśnie stabilnego... Ale ja się pytam, czy Kosiniak-Kamysz, panie prezydencie, czy Tusk, a nie czy Morawiecki? No ja, o ile wiem, większością dysponuje Donald Tusk i jest to uzgodnione z pozostałymi koalicjantami, więc powinien być ten, kogo zgłasza większość w polskim Sejmie. Pan prezydent powinien to uwzględnić. Czyli koalicja zgłasza Donalda Tuska. To jest koalicja zgłasza Donalda Tuska, ale prezydent Duda próbuje ważyć, liczyć, mierzyć. Wczoraj uznał, że tak naprawdę jest zwycięska partia i zwycięska opozycja i do 13 listopada będziemy czekać z tym, co się wydarzy, panie. Coś z tym mierzeniem i liczeniem u pana prezydenta jest kiepsko, no bo próba udowodnienia, że 198, zdaje się, 8 i to więcej niż 248 się po prostu kupy nie trzyma, więc tutaj nie ma co mówić o żadnym liczeniu, o ważeniu. Tu jedynie są ważone jakieś interesy polityczno-partyjne, do czego pan prezydent ma prawo, ale to jest niewątpliwie kosztem Polski się odbywa, bo Polsce potrzebne jest jak najszybsze zakończenie procesu destabilizacji władzy, która zawsze następuje w wyniku wyborów, i szybkie ustabilizowanie nowej władzy, tak aby ta nowa władza mogła zacząć rozwiązywać polskie problemy. Prezydent powinien być strażnikiem także stabilności państwa. Panie prezydencie, ale pan wywodził się z Platformy Obywatelskiej, kiedy pan zostawał prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, i z jednej strony interes państwa, z drugiej strony interes partii. Jak to ważenie u pana wyglądało? Jakby pan postąpił w tej sytuacji, z którą teraz mamy do czynienia, jeśli chodzi o prezydenta Dudę? Wie pani, ja byłem w szczególnej sytuacji, bo ja pełniłem jednocześnie dwie funkcje. Byłem marszałkiem Sejmu, a po śmierci prezydenta Kaczyńskiego na mocy konstytucji wypełniałem także obowiązki głowy państwa. A potem wystartowałem w wyborach, wygrałem z Jarosławem Kaczyńskim, więc to był proces dosyć długi, długotrwały, no bo trwał on prawie pół roku. Ale to była szczególna sytuacja, bo się nigdy już więcej nie powtórzyła. Więc ja myślę, że po moich działaniach już jako głowy państwa, ja nawet jeszcze właśnie pełniący obowiązki głowy państwa, widać, że nie kierowałem się interesem partyjnym, bo rozstałem się z partią, złożyłem po wyborach natychmiast członkostwo i już nigdy nie zostałem, nie byłem człowiekiem upartyjnionym od 2010 roku. I nie jestem nim dzisiaj również. Natomiast no widać, moim zadaniem było ustabilizowanie państwa, nie jeśli chodzi o powołanie rządu szybkiego, tylko wypełnienie wakatów, które były następstwem śmierci w katastrofie smoleńskiej, na przykład praktycznie wszystkich najwyższych dowódców wojskowych, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Też go nie powołałem, prezesa, z szeregów partii, z której się wywodziłem, tylko raczej właśnie z takiej już pół opozycji, tak aby bank centralny miał niezależnego szefa, a wojsko miało niezależnych dowódców. Panie prezydencie, ale też było tak w 2015 roku przed samymi wyborami, że to politycy Platformy Obywatelskiej naciskali, próbowali wpływać na pana, żeby pan czym prędzej podpisywał tę konwencję antyprzemocową, tę konwencję stambulską, i pan się wtedy ugiął i pan tę konwencję stambulską podpisał. Więc
z jednej strony interes państwa, z drugiej strony jednak wpływy, panie prezydencie, wpływy polityczne. A dlaczego miałbym nie podpisywać? Ja nie rozumiem pani pytania. No, wahał się pan wtedy. Bardzo, bardzo było dużo informacji na ten temat, że... W tym sensie tak, bo niewątpliwie konwencja przeciw przemocy była napisana takim językiem, nie chodzi o treść, językiem, który mógł budzić wątpliwości w niektórych kręgach i budził, a to ja już wtedy szedłem do wyborów. To był rok 2015, o ile pamiętam. I niewątpliwie ja musiałem podjąć decyzję taką, że w imię przekonania, że konwencja jest potrzebna, a że jest potrzebna, to widać, że i rząd PiS-u przez 8 lat i się z niej nie wycofał, ale ona była wyborczo dla mnie bardzo niewygodna, bo ja miałem bardzo wielu wyborców z roku 2010 o takich poglądach właśnie konserwatywnych. Więc ja podjąłem ryzyko na swój własny rachunek, nie kierując się interesem partyjnym, ale powiem więcej, nie kierując się także własnym osobistym wyborczym interesem, tylko przekonaniem, że ta konwencja może jest niewygodna wyborczo, ale jest potrzebna Polsce. Panie prezydencie, jak to długo będzie trwało jeszcze pana zdaniem? 13 listopada to pierwsze posiedzenie Sejmu i co dalej? Wie pan, ja się dziwię panu prezydentowi Dudzie, że tak przewleka sprawę, bo mógłby zadowolić, tak powiem, obie strony, gdyby bardzo chciał. To mógłby nie przewlekać sprawy i pierwsze posiedzenie Sejmu ogłosić zwołanie Sejmu na przykład 2 tygodnie po wyborach, a nie miesiąc po wyborach. Jeżeli strasznie by się upierał i bardzo chciał, to może zgłosić jako pierwszego kandydata pana Morawieckiego, a po 2 tygodniach Donalda Tuska. I wtedy ten cały proces by trwał miesiąc. A tak będzie trwał prawdopodobnie 2, może nawet więcej miesięcy. Ale po co, panie prezydencie? To zależało. Ja tego nie rozumiem, po co. Nie rozumiem, poza właśnie kierowaniem się interesem partyjnym, a nie państwowym. Jakimiś względami być może można to wyjaśnić jakimś poczuciem lojalności wobec środowiska PiS-owskiego. A co w tym czasie środowisko PiS-owskie może zrobić, panie prezydencie? Po co jest ten czas im? Wie pani, przyjęło się tak, że się... To środowisko PiS-u podejrzewa o różne bardzo brzydkie zamiary. No mogą różne rzeczy robić. Może na przykład marszałek senior, jeżeli będzie to na przykład Antoni Macierewicz albo pan Terlecki, no może faulować. To może na przykład ogłosić, zwołać posiedzenie Sejmu, zaprzysiąc posłów i ogłosić parotygodniową przerwę w obradach i dopiero po jakimś czasie powoływać albo może nie powoływać marszałka Sejmu normalnego. Więc różne rzeczy pewnie tam PiS-owcom po głowę chodzą. Jedno jest pewne, że są zainteresowani przewlekaniem sprawy. Czy za tym stoi jakiś zamysł polityczny? Ja wątpię. Myślę, że są prozaiczne interesy partyjne i osobiste posłów z PiS-u, ministrów z PiS-u, którzy coś tam kombinują, a jakieś papiery jeszcze chcą wyczyścić. A być może jest to po prostu chęć przekonywania własnych wyborców przez Jarosława Kaczyńskiego, że nie wszystko jeszcze stracone, że jeszcze walczymy, że jeszcze są jakieś nadzieje. No to się może kalkulować jakoś, tak powiem, na przyszłość, żeby wyborcy PiS-u mieli to przekonanie, że walka trwa. Być może jakiś apogeum takiego właśnie traktowania własnych wyborców no będzie przypadnie na 11 listopada albo może jakiś innej. Ja nie podejrzewam, żeby tu była chęć, a przede wszystkim pewnie nie ma możliwości unieważnienia wyborów albo rządzenia bez parlamentu. To jest ewidentnie chęć przewleczenia sprawy, bo liczą PiS-owcy, kierownictwo PiS-u liczy na to, że zaszkodzi to tej nowej władzy, a im może choć troszeczkę pomoże. Ja miałam wrażenie, że pan cytuje, panie prezydencie, marszałka Ryszarda Terleckiego, który dzisiaj w felietonie dla Dziennika Polskiego pisze: jeszcze mamy nadzieję, jeszcze powtarzamy sobie, że może nie wszystko stracone. Jeszcze nasłuchujemy wiadomości o możliwej koalicji, która powstrzyma katastrofę. Jeszcze się łudzimy, że Tusk nie będzie sprzedawał polskiej suwerenności za worek
euro, że Siemoniak nie zredukuje polskiej armii i nie zerwie kontraktów na uzbrojenie, że Nitras nie będzie miał okazji opiłowywać katolików. Panie prezydencie, to marszałek Terlecki, którego pan wspominał. Jak z tego rodzaju poglądami i podejściem do polityki po przegranych wyborach, bo wybory się wygrywa po to, żeby sprawować władzę. Jeżeli się wygrywa, to przecież dla samego wyniku, dla matematyki wyborczej, no to znaczy, to jest pyrrusowe zwycięstwo. Więc pan marszałek Terlecki takim językiem, jak to u niego jest często tak wprost, mówi rzeczy nieładne i niesłuszne, ale jakoś w wymiarze pisowskim prawdziwe. Tak, oni się łudzą, tak, oni chcą przekonać swoich wyborców, że jeszcze nie wszystko stracone, ale jedną bym dodał. Oni sami, czyli kierownictwo PiS-u, dobrze wiedzą, że już przegrali sromotnie i że przyjdzie oddać władzę. A ten interes partyjny, to co to znaczy, panie prezydencie? Pan powiedział, robią, przedłużają, przeciągają dla interesu partyjnego. Jakie to są interesy, no ja pana zdaniem? Bo ja bym chciała pana namówić na mniej dyplomatyczny język, panie prezydencie. Ale ja się nie dam tak łatwo. Ja wiem, że pan jest trudny, ale spróbuję. Wie pani, tak jestem wychowany, nie wiem czy trudny, ale tak jestem wychowany, że staram się jak najmniej kopać konkurentów, przeciwników, nawet, a może szczególnie wtedy, kiedy już leżą na obie łopatki, a PiS już przegrał. Kopanie PiSu to jest kopanie leżącego. Więc ja powiem, na czym ich interes może polityczny polegać. Polegać na tym, że oni chcą utwardzić własny tak zwany elektorat, bo on się za chwilę zacznie rozchodzić. Po każdej klęsce, po utracie władzy, licząca się część wyborców jest zniechęcona, jest rozczarowana, szuka sobie gdzieś innego miejsca, gdzie mogliby ulokować swoje pozytywne uczucia. Więc myślę, że PiS-owi przez przedłużanie tego czasu zależy na tym, aby przekonać własnych wyborców, że właśnie no, walczymy jeszcze, trzymajcie z nami, bądźcie z nami, bo jeszcze następne bitwy będą dopiero przeprowadzane. Taka jest chyba kalkulacja raczej polityczno-propagandowa. Ale pan nie chce kopać leżącego, ale rozliczać tego leżącego chce pan, czy nie, panie prezydencie? Oczywiście, że trzeba Prawo i Sprawiedliwość nie jako całość środowiska, bo to byłoby bez sensu i sprzeczne z zasadami demokratycznymi, ale i tych, którzy zawinili, łamiąc prawo, łamiąc konstytucję, szkodząc ewidentnie Polsce, nie wiem, przeprowadzając rzeczy złe, no takie jak podsłuchy polityków opozycji, takie jak zmarnowanie, nie wiem, prawie 2 miliardów złotych na bezsensowną inwestycję, a potem rozbieranie elektrowni w Ostrołęce, a takie jak respiratory. No to trzeba oczywiście w wymiarze karnym ukarać ludzi, a nie środowisko jako całość, bo stosowanie odpowiedzialności zbiorowej no jakoś mi nie pasuje. Uważa pan, że oni zostaną rozliczeni, ci pojedynczy działacze PiS-u, poszczególni politycy? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale to się zaweźmie, panie prezydencie? Jeśli nie musi się, tak powiem, nikt tutaj jakoś specjalnie zaginać parolu na te osoby. W 2007 się odgrażali i nic nie zrobili, panie prezydencie. Wie pani, te osoby, które mówiłem, powinna rozliczyć prokuratura i sądy. Tylko tyle, że prokuratura jest w najwyższym stopniu upolityczniona, upartyjniona poprzez pana Ziobrę, a sądy są sparaliżowane. Więc tych wszystkich panów w zasadzie i powinno się ukarać już wcześniej. Więc tutaj też nie będą chyba żadnych decyzji politycznych o tym, że ukarać tego czy tamtego, no nie będzie. To po prostu demokratom to nie przystoi. Natomiast kierować do prokuratury już uwolnione od wpływów partyjnych PiS-u, a prokuratura do niezależnych sądów, jak najbardziej tak powinno to mieć miejsce. I ile to będzie trwało, panie prezydencie? Długo, no bo dzięki
tak zwanej reformie pana Ziobry sądy pracują dzisiaj wolniej, a nie szybciej, wbrew temu, co było zakładane, i wyroki zapadają bardzo późno. Ale oczywiście są także inne formy ukarania. No są ci, którzy się sami nie podadzą do dymisji, a mają za pazurami bardzo wiele, no pewnie w wymiarze służbowym też będą w jakiejś mierze, no będą odbierali to przynajmniej jako karę, jeżeli zostaną pozbawieni różnych stanowisk, a apanaży, a przywilejów, a jakichś źródeł finansowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Panie prezydencie, kto na ministra obrony narodowej? Mówi się o generale Różańskim, ta giełda nazwisk teraz. Mówi się o panu Szłapce, mówi się o kilku innych politykach, mówi się ciągle o panu Siemoniaku, ta kandydatura też wraca. Pytam pana jako prezydenta, który nadzorował siły zbrojne, ale też jako byłego ministra obrony narodowej. Wie pani, generał może być, czy nie powinien? Ja pani powiem tak, że to jest bardzo przyjemna rzecz. To Francuzi mówią embarras de la richesse, czyli kłopot bogactwa. No, wymieniane tyle nazwisk, i to poważnych nazwisk, z kręgów dzisiejszej opozycji, świadczy o tym, że opozycja jest przygotowana w wymiarze personalnym do objęcia odpowiedzialności za wojsko polskie. Panie prezydencie, no, pan Szłapka zdobył bardzo dużą liczbę głosów, ale nie ma doświadczenia w sprawach armii. Proszę? Ale to pani... To pana koledzy mówią, nie ja, panie prezydencie. To są informacje od pana kolegów z Platformy Obywatelskiej. Ale kto? Od kogo? Bo nie ja powiem, myślę, nie powiem. Ja też jestem trudna, panie prezydencie. Że to dziennikarze wymyślają, a potem oczywiście, znowu. Wina mediów, proszę państwa. Że muszą się do wymyślonego nazwiska ustosunkować. Więc ja Adama Szłapkę znam bardzo dobrze, bo był pracownikiem Kancelarii Prezydenckiej. Jestem pod wrażeniem jego wyniku wyborczego. Znam pana generała Różańskiego i znam Tomasza Siemoniaka od wielu, wielu lat i mogę o każdym z nich powiedzieć bardzo dużo dobrego, ale nie będę zastępował liderów tworzących dzisiaj koalicję większościową w podjęciu decyzji. Panie prezydencie, ale na tym stanowisku mógłby być generał, czy nie? Były generał, człowiek, który wyszedł już z armii, tak jak generał Różański, bo to jest też silna kandydatura. Rozumiem, że zupełnie abstrahujemy od nazwisk, tylko chodzi o pewną drogę, ścieżkę rozwoju politycznego. No chciałbym zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jest to nieomalże regułą. Ale w Polsce że nie. To byli wojskowi. Że to byli wojskowi, ale nie, tak powiem, na zasadzie, że przed objęciem funkcji ministra zdejmuje mundur, tylko że już przeszedł przez okres, tak powiem, trochę uwolnienia się od różnego rodzaju lojalności wewnątrz wojskowych, że w Stanach Zjednoczonych to jest reguła i to nikogo nie dziwi. I tak samo według mnie powinniśmy podchodzić do kwestii tej, czy w Polsce można po zakończeniu służby wojskowej i po odbyciu jakiejś karencji takiej cywilnej, czy można być politykiem cywilnym, czy nie. Oczywiście, że można. Panie prezydencie, to słowo orędzie, na to pana chcę namówić, na krótkie orędzie do prezydenta Dudy. Co według pana on powinien zrobić? No wie pani, no powinien... Nie do mnie, panie prezydencie, do niego. Powinien pan prezydent z umiarem korzystać z konstytucji, której wielkim obrońcą pan nie był. To po pierwsze. A to z umiarem, to znaczy no, nie przedłużać ponad konieczność czasu potrzebnego do sformułowania się nowego rządu. Jeśli pan prezydent musi płacić jakiś trybut Jarosławowi Kaczyńskiemu, no to można znaleźć rozwiązanie kompromisowe, o czym przed chwilą mówiłem, skrócić czas potrzebne do zwołania Sejmu, dopilnować, żeby był marszałek senior taki, który żadnego już nie będzie faulował i nie będzie przedłużał, przekładał posiedzenia Sejmu. Może być i Morawiecki, byle na końcu był kandydat mający większość w polskim parlamencie, czyli dzisiaj to jest Donald Tusk. Będzie pan doradzał temu nowemu rządowi, panie prezydencie?
Nie, nie. Ja już jestem człowiekiem poza bieżącą polityką. Jeśli ktoś się o to zwróci, to oczywiście bardzo chętnie będę służył moim doświadczeniem, moją wiedzą, ale ja już jestem, powiedziałbym, no nie, kompletnie niezależny od jakiejkolwiek partii, od jakiegokolwiek środowiska. Mam swoje sentymenty, mam swoje nadzieje, ale ja do czynnej polityki już nie wracam. I to jest komfortowa sytuacja, panie prezydencie? Lubi pan to? Do pewnego stopnia. Tak, no wie pani, no mam więcej czasu dla rodziny, dla wnuków na przykład. I tak za mało, ale więcej niż kiedyś. Oprócz tego dla przyjaciół tak samo, no. Więc to jest element komfortowy, ale dyskomfortem było jednak to, że emocje przez ostatnie 8 lat i poczucie, że Polska traci przez te 8 lat bardzo, bardzo wiele we wszystkich obszarach, a przede wszystkim w polityce zagranicznej, oczywiście było strasznie przykrą sprawą i bolesną. Ale i można powiedzieć, to był dyskomfort ogromny. Bardzo dziękuję pan prezydent Bronisław Komorowski. Dziękuję panie prezydencie Magdalena Rigamonti. Onet Opinie. Dobrego weekendu państwu życzę. Spokoju, odpoczynku, pięknej jesieni.